Prowadzenie kilku kont firmowych na Allegro na jednym NIP-ie jest w pełni zgodne z regulaminem Allegro. Właściwie nie ma ograniczeń dotyczących liczby kont posiadanych przez jednego sprzedawcę. A skoro jest taka możliwość, to warto ją wykorzystać. Multikonta to jedna z częściej stosowanych strategii wspomagających sprzedaż na Allegro. Dlatego dziś omówię zakładanie dodatkowego konta, zarządzanie taką sprzedażą i sposoby na wykorzystanie kolejnego konta do rozwoju sprzedaży. Ja jestem Kinga Tobała z platformy sklepów internetowych SkyShop, a to jest kanał Dodaj do Koszyka, na którym czekają na Ciebie praktyczne porady o sprzedaży w internecie. Jak założyć kolejne konto firmowe na Allegro? Zanim przejdziemy do meritum, pamiętaj, że jeśli chcesz prowadzić równocześnie kilka kont Allegro i nie dostać bana, musisz na nich po prostu sprzedawać. Kupowanie od samego siebie i wystawianie ocen po transakcjach jest niezgodne z regulaminem. Dlatego jeśli chociaż przez moment chciałeś wykorzystać drugie konto do poprawy statystyk pierwszego, porzuć ten plan. Do założenia kolejnego konta firmowego na Allegro użyjesz tego samego NIP-u, tego samego rachunku bankowego, nowego maila dla każdego z kont i nowej nazwy konta. Allegro dla kolejnych kont oferuje szybką rejestrację, czyli założenie kolejnego konta na podstawie już wprowadzonych danych. Oznacza to, że Twoje dane firmowe zostaną automatycznie skopiowane do nowego konta, a weryfikacja przebiegnie automatycznie, bez przelewów weryfikacyjnych i przesyłania dodatkowych dokumentów. Zarządzanie wieloma kontami Allegro. Podstawowe funkcje umożliwiające sprawne przełączanie się między kontami udostępnia samo Allegro. Żeby zyskać dostęp do tych funkcji, należy wykupić po prostu abonament. Pozostają jeszcze kwestie aktualizacji stanu magazynowego przy sprzedaży ze wszystkich kont, na których występuje dany produkt, a także polityka cenowa, która przecież dla każdego z kont może być zupełnie różna. Obie te rzeczy obsłużysz u nas w SkyShop. System automatycznie aktualizuje stany magazynowe i pobiera zamówienia złożone przez klientów. Dzięki ustawieniu niezależnych reguł narzutu dla każdego z kont Allegro możesz testować różne strategie cenowe w jednym czasie. Co ważne, w ramach swojego pakietu możesz podpiąć dowolną liczbę kont Allegro. W żaden sposób nie jest to ograniczone. O czym musisz pamiętać, posiadając kilka kont Allegro? Przy zakładaniu drugiego, trzeciego i kolejnych kont Allegro jest kilka niuansów, o których musisz pamiętać. Po pierwsze, prowadząc sprzedaż na kilku kontach, każdy z nich budujesz osobno, czyli dla każdego zbierasz opinie, spełniasz warunki Smarta i innych programów dodatkowych. Po drugie, program powitalny i związane z nim zniżki przyznawane są dla NIP-u, a więc tylko dla jednego konta. Te same regulacje dotyczą bonusu 500 zł do wydania na własne zakupy, który został przygotowany dla klientów SkyShop. Po trzecie, dla każdego z prowadzonych kont powinieneś wykupić chociaż najtańszy abonament Allegro. W przeciwnym razie nie będziesz mógł w prosty sposób przełączać się między kontami w panelu Allegro, a oprócz tego będą obowiązywały Cię opłaty za sprzedaż w wysokości 1 zł od każdej transakcji. Właśnie dlatego do tworzenia dodatkowych kont warto podejść z rozwagą i zamiast próbować rozwijać wiele kont równocześnie, lepiej robić to stopniowo. Gdy sprzedaż na jednym koncie się rozkręci, dołączyć kolejne. Jak wykorzystać posiadanie kilku kont Allegro? Rozdzielenie asortymentu. Jeśli sprzedajesz asortyment z kilku branż, warto rozdzielić go na kilka tematycznych kont Allegro. Obecność w jednej ofercie części samochodowych i żywności albo farb i zabawek dla dzieci może wzbudzać mieszane emocje w odbiorcach. Lepszym pomysłem będzie stworzenie spójnej oferty, w ramach której klient zrobi większe zakupy za jednym razem. Przy rozdzielaniu asortymentu na kilka kont pamiętaj, aby umożliwić klientowi zakup produktów komplementarnych. Przykładowo, jeśli sprzedajesz kawę, warto zostawić w asortymencie młynki do kawy, a zastawy stołowe możesz już przenieść na inne konto. Podział asortymentu jest też chętnie wykorzystywany przez sprzedawców dropshippingowych w myśl zasady jedna hurtownia dropshipping, jedno konto Allegro. Tutaj sprawa jest prosta. Jeśli sprzedajesz w dropshippingu i nie chcesz, żeby klienci tworzyli zamówienia łączone z różnych hurtowni, najprościej będzie wystawić asortyment każdego z Twoich dostawców na osobnym koncie Allegro. O zamówieniach łączonych z kilku hurtowni mówiłam więcej w filmie, który wyświetla się gdzieś tutaj. Backup. Wiele osób wspomina, że warto mieć drugie bądź kolejne konto Allegro w formie takiego backupu, na wypadek gdyby Allegro zablokowało konto główne. Miałoby to zapewnić ciągłość sprzedaży, nawet w przypadku nałożenia jakichś ograniczeń na konto.
I tutaj muszę się z tą strategią trochę nie zgodzić. Jeśli Allegro zablokuje Twoje konto przez naruszenie regulaminu, to prawdopodobnie zablokuje po prostu NIP, czyli wszystkie konta, które posiadasz. Takie podejście może sprawdzić się w przypadku mniej poważnych sytuacji, które nie rzutują na całą firmę, a jedynie na konkretne konto. Będą to na przykład utrata statusu supersprzedawcy albo niespełnienie warunków smarta. Kiedy jedno konto je traci, pozostałe będą funkcjonować bez zaburzeń, o ile wcześniej spełniłeś warunki dla poszczególnych programów. Duplikacja ofert. Jeszcze do niedawna, bo mniej więcej do końca pierwszego kwartału 2022 roku, na Allegro można było wrzucać oferty w dowolnej liczbie i hulaj dusza, piekła nie ma. Ale Allegro stara się uporządkować serwis, co widzimy chociażby w produktyzacji i wrzucaniu dużej liczby identycznych ofert powiedziało stop. Aktualnie można mieć maksymalnie dwie takie same oferty danego produktu w sprzedaży, niezależnie czy sprzedajesz na jednym czy kilku kontach. Jak podaje Allegro, za zduplikowane oferty uznaje się te, które wystawione zostały z tym samym tytułem, z tą samą ceną, z tą samą miniaturą i parametrami, w tym kodem EAN. I właśnie takie duplikaty mogą być usuwane. Obecnie, tworząc konta z tymi samymi produktami, warto przygotować je z uwzględnieniem innego typu klienta, na przykład mniej i bardziej świadomego kupującego, klienta na rynku polskim i rynkach zagranicznych, albo szukającego najtańszej oferty i fana programów dodatkowych, takich jak monety. Ode mnie to wszystko na dziś. Pamiętaj, że wszystkie funkcje do sprzedaży na Allegro dostępne w SkyShop możesz testować przez 14 dni zupełnie bezpłatnie. W opisie filmu znajdziesz przydatne linki i dodatkowe informacje. Zostaw lajka i komentarz dla zasięgu. Widzimy się w kolejnych filmach.